Cześć, witajcie, z tej strony Grid 79. Z pewnością nieraz słyszeliście, jak mówiłem, że najlepszymi z ulepszeń, jakie możemy wychwycić, są ulepszenia klasy X i oczywiście to zdanie podtrzymuję, ponieważ w większości przypadków, tak 95%, to X-y właśnie są najlepsze, ale też najtrudniejsze do zdobycia, ponieważ czasami tych ulepszeń musimy przeszukać po kilkaset, jak nie więcej, żeby trafić na to najlepsze. Jeżeli ktoś nie ma milionów nanitów, żeby poświęcać je na ulepszenia klasy X, później je otwierać, szukać, zawsze może pójść w ulepszenia klasy S, które w miarę dobre efekty nam gwarantują przy w miarę niskiej potrzebie szukania. Generalnie S-ki są zazwyczaj dobre. Prawda, tak jak tutaj w przypadku działka neutronowego, musiałem trochę polosować, żeby trafić tą najlepszą, ale na pewno znacznie mniej niż bym chciał X-a znaleźć dobrego. No i dodatkowo akurat w tym wypadku, jeśli chodzi o działko neutronowe, znacznie lepsza jest S-ka od X-a. Jest to jeden z niewielu przypadków, gdzie ta S-ka jest lepsza, ale się, żebyście wiedzieli, że takie się też trafiają. Tak więc, jeżeli ktoś nie ma tych milionów nanitów i nie chce spędzać godzin na przeszukiwaniu tych ulepszeń, zawsze może pójść w miarę pewnie i zrobić sobie technologię na S-kach. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, gdzie te S-ki znaleźć. Dzisiaj zajmiemy się multinarzędziem typowo. Jeżeli film nie będzie za długi, dorzucimy jeszcze, nie wiem, technologię statku albo może egzopojazdów. No zobaczymy, jak to z długością wyjdzie. Dzisiaj pokażę Wam gromady systemów, w których możecie te ulepszenia w miarę pewnie znaleźć. One tam są, także nie trzeba będzie przeszukiwać też setek stacji. Wystarczy się udać w 3 podane miejsca i będziemy w stanie sobie wszystko ulepszyć. No i lecimy z adresem do pierwszego z tych miejsc. Także standardowo galaktyka Euklidesa i ulepszamy nasze multinarzędzie. Księżyc, Tasior, sześciobok, statek, piramida, wir, nie wiem, drzewko, samolot, wieloryb, wir, księżyc, samolot. No i lecimy.
trafiamy do Orange Fog System, Pinki, Cash, Kush, Cash. I jedyne co musimy zrobić, poza znalezieniem naszego statku, który gdzieś mi wcięło, to polecieć na stację kosmiczną. Każdym razem na każdej ze stacji proponuję przeładować save'a, który właśnie nam się zrobił w momencie, jak wysiedliśmy ze statku. Robimy to po to, żeby zresetować świat, tak, żeby wszystko wróciło na swoje miejsce jakby. Jesteśmy po czytaniu gry i lecimy do sprzedawcy ulepszeń. Jak widzicie, mamy u niego moduł oszczepu rozbłysku, moduł promienia wydobywczego i moduł blastera rozproszonego. Jeżeli potrzebujecie akurat któryś z tych, no wiadomo. Kupujemy. No ma tylko jedną sztukę, my byśmy chcieli trzy. Co w takiej sytuacji zrobić? Wracamy do naszego statku. Robimy punkt odtworzenia, wczytujemy. Wracamy do naszego handlarza. Jak widzicie, możemy kupić drugi. Robimy powtórkę i w ten sposób mamy trzeci moduł. Teraz lecimy do drugiego systemu, w którym są pozostałe. Generalnie są trzy systemy. Pierwszy mamy za sobą, teraz lecimy do drugiego. Adres do drugiego systemu. Tasior, maska, słońce, balon, piramida, ważka, drzewko, samolot, wieloryb, wir, księżyc i samolot. Planeta Rifalo 11, system Inda Coch. Nie wiem skąd oni biorą te nazwy.
swoją drogą dość przyzwoita planetka. Sporo bastu jest. Ale mniejsza z tym. My jesteśmy tu po ulepszeniach i po nie lecimy. Poprzednio wysiadamy, resetujemy świat. I sprawdzamy, co tu dla nas mają. Moduł błyskacza. Moduł skanera, ponownie moduł promienia wydobywczego, moduł PMA i moduł działka neutronowego. Całkiem nieźle. 5 esek. No i tak jak poprzednio, jeżeli potrzebujemy 3, kupujemy, wsiadamy do statku, przeładowujemy save'a i kupujemy kolejne. Teraz śmigniemy na trzecie miejsce. W zasadzie do trzeciego systemu. Adres trzeciego systemu to Tasior, Tasior, Balon, Maska, Piramida, Ważka, Drzewko, Samolot, Wieloryb, Wir, Księżyc, Samolot. Planeta Madman, w końcu coś normalnego. I system Sticky Icky. Mieliśmy tu żartownisia, widzę. I tak samo jak poprzednim razem i jeszcze wcześniej lecimy na stację kosmiczną. Resetujemy grę, żeby mieć na pewno to, czego szukamy. Teoretycznie chyba nie musielibyśmy tego robić, ale dla pewności wiem, że czasami występuje błąd, że nie pojawiają się wszystkie ulepszenia, dlatego zawczasu lepiej to zrobić. Nie zajmuje to długo, a przynajmniej mamy pewność, że znajdziemy to, czego szukamy. No i tutaj mamy moduł działka geologicznego, moduł skanera,
bardzo przydatne, i moduł wyrzutni plazmy. Także trzy systemy, które w pełni zaspokajają nasze potrzeby, jeśli chodzi o multinarzędzie. W początkowych etapach gry myślę, że dużo lepiej robić ulepszenia na eskach. Nie wydamy tyle nanitów, które jednak z początku są problemem. Tak więc jeśli chodzi o nasze multinarzędzie, byśmy mieli sprawę załatwioną. Generalnie wszystkie ulepszenia, których poszukujemy, znajdziemy w tych trzech układach. Jeszcze na koniec filmu wam wrzucę może planszę, jakie ulepszenia są w jakich systemach. A ja się z wami w tej chwili już żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. W następnym filmie sobie zapolujemy na ulepszenia do naszego statku gwiezdnego. Cześć, na razie.